Panie marszałku, jeżeli już jesteśmy przy tych wolnościach słowa, cyfrowej przestrzeni, gdzie pana zdaniem te granice wolności są zrzeszania, wyrażania poglądów? Pojawia się właśnie ta koncepcja regulacji czy porządkowania. Czy będzie pan stał na straży tej wolności, czy będzie pan próbował rozmawiać z różnego rodzaju środowiskami, także pozarządowymi, być może inicjatywami obywatelskimi, być może to jest miejsce do wsparcia takich inicjatyw i zastanowienia się, jak te wolności zagospodarować, jak i też samą aktywność obywateli, bo tak powiem z obserwacji, 21 lat minęło już od okrągłego stołu, a z aktywnością polskich obywateli czasami jest bardzo słabo. I tutaj ta cyfrowa przestrzeń jest tak naprawdę bardzo dobrą przestrzenią i wolności gospodarczej, i wolności wyrażania poglądów. I czy tu jest właśnie rola dla prezydenta i jak on tutaj może zaistnieć i jak też z tym rządem rozmawiać, czy też z tą inicjatywą? Na pewno jest takie miejsce i według mnie, ale to jest też do przemyślenia przez organizacje pozarządowe. Gdzieś powinno być miejsce szczególnego patronatu nad organizacjami pozarządowymi. Wydaje mi się, że jest swoistym paradoksem, że dzisiaj głównym kanałem kontaktowania się i szukania rozwiązań korzystnych dla organizacji systemu całego, organizacji pozarządowych, paradoksalnie jest rząd. Głównym patronem organizacji pozarządowych jest rząd. To nie jest według mnie najlepsze rozwiązanie i wydaje mi się, że przyszły prezydent powinien starać się ustawić w roli generalnego patrona i adwokata spraw organizacji pozarządowych, bo to nie są tylko łącznie kwestie pieniędzy. Organizacje pozarządowe oczywiście w rządzie najczęściej szukają pieniędzy, ale na różne cenne inicjatywy, ale jakąś wiedzę o organizacjach pozarządowych mam, bo tu bym częściowo polemizował, jeśli chodzi o siłę zakorzenienia obywatelskości rozumianej także poprzez zaangażowanie w organizacjach pozarządowych w Polsce. Przynajmniej w mojej rodzinie jest tak, że są prawie wszyscy tam zakorzenieni. Jestem poddawany ostrej indoktrynacji przez moje dzieci, które działają w organizacjach pozarządowych, ale też znam pewne manowce tego ruchu i niewątpliwie jest o wiele więcej ważnych spraw niż tylko kwestie finansowe. I chciałem powiedzieć, wydaje mi się, że przyszły prezydent powinien się zdobyć również na to, aby być patronem jednocześnie dwóch obszarów. To znaczy, wydaje mi się, że powinien, ja przynajmniej zamierzam, chciałbym powołać jakiś zespół czy pełnomocnika do spraw właśnie jakby społeczeństwa obywatelskiego, organizacji pozarządowych, ale również i do sprawach związanych z tą przestrzenią cyfrową, czy to też jest według mnie potrzebny jakiś nie tylko sponsor z pieniędzmi, ale z jakąś siłą oddziaływania, aby te sprawy z nimi przebijać się razem i zachęcać kolejne rządy do podejmowania konkretnych rozwiązań. Więc zdecydowanie tak. Organizacje pozarządowe są jednym z najważniejszych elementów społeczeństwa obywatelskiego. To też jest przejaw naszej wolności, tak jak i ta przestrzeń cyfrowa. Okay.